macie wiarę, że tu jest 1600 żarówek? Efekt strobo. Tu nieskończone. Po kolei mają zostawać i kolejne się zapalać. Jeszcze nie skończyłem pisać. Tylko, że w kartonikach słuchajcie te wszystkie żarówki. Także ja wam to teraz tak sobie demonstruję. Wypalmy wszystkie światła. Jak to będzie wszystko już rozwieszone, to będzie całkiem inaczej. Ja wam zaraz może pokażę. Tak wyszedł ten sterownik, ten układ wykonawczy. Sterownik jest tu. Tutaj jest sterownik. Jest telewizorek i jest ten nasz sterowniczek. Ten. O właśnie. Który wcześniej składałem. Tutaj jest właśnie ta Art Mega. A tutaj jest w środku układ wykonawczy na tych triakach. No i co? I niestety chińskie żaróweczki, no bo najtańsze. Ale za to w ilości hurtowej, że tak powiem, to jeszcze dostałem zniżkę. No i tak to się prezentuje. Teraz będzie efekt stroboskopu fajny. Mi się podoba. Jeszcze chwilkę, was pomęczę. Pudełeczka, no nie chciało mi się rozwieszyć, bo później łatwiej to będzie tam rozwiesić, nie? Gwiazda, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze do tego jest jedna torba z zeszłego roku, taka bodajże 20 po 200, 20 żarówek, znaczy 20 rzędów po 200 żarówek, LEDów, nie? Równie dobrze, aha, dodatkowo każdy moduł włącza ten sterownik, czyli sterownik te chińskie, te sterowniki. Ja ich, nie wiem, czy ich nie poblokuję, żeby one na stałe nie były włączone, bo jak zauważyłem, to i tak, słuchajcie, jest na tej zasadzie, że... O, efekt strobo. Fajny. Tak, słuchajcie, jest na tej zasadzie, że nawet jeśli tutaj tym przełącznikiem nie, się uda mi odpalić, zaraz odpalmy tutaj, może wszystkie odpalimy, to łatwo będzie to zrobić, bo tak, reset i wszystkie się zapalają, tylko kiedy? Jest kabel, o. Dobra, mamy wszystko odpalone. W tej chwili wszystko jest odpalone. O, ten był odpalony. Co tutaj go boli, kurczę, ten jeden jednak na tyle żarówek, jedna China się coś popsuła, no. Przełód trzeba wymienić styczką. I teraz nawet choćby to ustawić, wiecie, w ten sposób, żeby to... jedynka to jest dwójka, tak? Dwójka się świeci, trójka się świeci, czwórka, piątka... świeci, czwórka jeszcze, piątka, szóstka się świeci. O, zobaczcie, nawet jak ustawię, żeby się świeciły, to i tak za jakiś czas one... Dobra, trzy. Widzicie, o co chodzi? I tak nawet te białe, te jasne, one tam po jakimś czasie, kurde, już przestały się świecić, nie? Dobra, puśćmy efekt z naszego.
kawałek, bym zrobił na stałe, to by było w ten sposób, nie? Oprócz tych kolorowych tam z tyłu, te czerwone i niebieskie, bo je też trzeba było poustawiać na stałe. Dobra, dosyć tego, efekt efektem, słuchajcie, dobrze, że jeszcze nie wiecie, gdzie mieszkam, to zresztą po takich świętach to pewnie każdy się dowie, tak? No, no jeszcze jedna ta duża reklamowa taka leży, a i węże te, trzeba by było je podpalać, te węże, te gumowe, trzeba zobaczyć, czemu one nie świecą, a kurwany. No to jeszcze tych węży jest 6. Są soplety takie spadające. Dzwonki. Kurczę, będzie. W tym roku będzie. Mam nadzieję, że wszystko podepnę pod ten sterownik, który robiłem i nie będzie z tym problemu. Nie? A, postawcie łapki w górę, bo jak zauważyłem... Czekajcie, może światło wypalę. Jak zauważyłem, że czym bardziej rozwinięty projekt, że tak powiem, czym bardziej bardziej skomplikowany projekt, tym więcej łapek w dół. Ja nie rozumiem takich ludzi, czy aż tak że aż tak może mają inny sposób, żeby wykonać sterowanie, nie? Ale na pewno nie takie. Dobra, dzięki. Na łapeczki liczę chociaż.